Wydawnictwo marginesy oraz audioteka.pl przedstawiają. Lise Spit. Szpadel. Przełożył Łukasz Żebrowski. Czyta Maria Seweryn. Dla Tilde, Jornta i Sar. 9.00. Zaproszenie przyszło trzy tygodnie temu i ktoś nakleił na nie więcej znaczków niż potrzeba. Ich ciężar, który musiał zwiększyć koszt przesyłki, w pierwszej chwili nastroił mnie optymistycznie. Wciąż są rzeczy, które wzajemnie umożliwiają swoje istnienie. Kopertę znalazłam na kilkunastu listach i ulotkach, ułożonych pod drzwiami w dwóch równych kubkach. Autograf mojego sąsiada. Stosik, za który jeszcze przyjdzie mi się odwdzięczyć. Pod nadmiernie oklejoną znaczkami kopertą leżały oferta francuskojęzycznego jasnowidza i gazetka ze sklepu z zabawkami, zaadresowana do sąsiadów z góry. W mojej skrzynce często znika poczta, która mogłaby sprowokować ich dzieci do marudzenia. Były też rachunki i cztery foldery z taniego supermarketu, każdy z tym samym skąpo nadziewanym indykiem, bożonarodzeniową roladą, kawowe polano i winem w dobrej cenie. Rzeczywiście nie miałam jeszcze planów na Sylwestra. Podniosłam tę pocztową barykadę, weszłam do mieszkania i z przesyłkami w ręku zrobiłam zwyczajową rundkę, otwierając każde drzwi. Nie wiedziałam, co byłoby gorsze: natrafić kiedyś na włamywacza, czy stale oglądać te wszystkie puste pokoje. Kiedy odwiesiłam płaszcz i zdjęłam rękawiczki, zaczęłam szykować kolację. Obrałam ziemniaka. Wycięłam kiełki, które wyrosły w świetle słonecznym. Nalałam do pełna wody do czajnika i zapaliłam gaz pod pustym garnkiem, żeby czajnik wiedział, że musi się śpieszyć. Czekając, pochyliłam się nad listem. Nazwisko i adres były zapisane czarnym długopisem charakterem pisma, który rozpoznawałam, ale nie od razu potrafiłam zidentyfikować. Szubkiem ubieraczki otworzyłam kopertę. Zobaczyłam białą kartkę, zdjęcie niemowlaka i nazwisko. Nawet nie przyjrzawszy się porządnie fotografii, nazwisku ani dacie, wiedziałam, że zdjęcie przedstawia Jana. I że nie jest to kartka, jaką wysyła się z okazji narodzin dziecka. 30 grudnia, Jan skończyłby 30 lat. Jeszcze raz spojrzałam na swój adres. Nazwę ulicy. Gryzmoły głęboko odcisnęły się na papierze. Rozbiegane litery wychodziły nieco ponad wiersze. To było oczywiście pismo Pima. Przez lata siedziałam obok niego w klasie. Widziałam, jak wypełnia testy. Nigdy nie pojęłam, dlaczego tak mocno przyciska długopis. Jego odpowiedzi nie stawały się przez to bardziej poprawne. A więc Pim odszukał mój adres. Przepisał go bez błędu, litera po literze Samo zaproszenie było wydrukowane Na wewnętrznej stronie znajdowało się krótkie wyjaśnienia Droga... W wykropkowanych wierszach było miejsce na moje ręcznie wypisane imię i nazwisko Jak wiecie, w tym miesiącu nie tylko Jan skończyłby 30 lat Lecz otwieramy także naszą niemal całkowicie zautomatyzowaną halę dojową Czas, żeby raz jeszcze spotkać się przy winie i przekąskach. Zdjęłam buty, żeby poczuć pod stopami miękki parkiet. Pośmiertna feta na cześć Jana stała się atrakcją mającą przyciągnąć jak najwięcej ludzi na inaugurację nowego interesu. Dalej nie czytałam. Wyrzuciłam zaproszenie do kosza z resztą poczty i obierkami ziemniaka. Odkręciłam kran, włożyłam dłonie pod zimny strumień, obmyłam twarz wodą. Z pustego żeliwnego garnka dał się słyszeć trzask i błaganie o wodę. I chociaż czajnik dopiero co zabulgotał, wyłączyłam gaz. Nie byłam już głodna. Oczywiście zanim jeszcze wytarłam policzki kuchenną ścierką, wiedziałam, że nie mogę tego tak zostawić. Wyjęłam zaproszenie ze śmieci. Zdjęcie Jana zabrudziło się skrobią z obierek. Od jego ust odchodziła czarna smuga, sięgająca aż za czoło. Rogiem ścierki próbowałam przesunąć uśmiech Jana na właściwe miejsce. 15.00 Otwarcie drzwi, obory. 15.15 .15, Krótka demonstracja robota udojowego, a po niej przyjęcie. P.S. Ubierzcie się ciepło. Nie przynoście kwiatów, mile widziane zdjęcie albo dobre wspomnienie o moim bracie. Można je wcześniej przesłać mailem na adres info@maupa.melkerejbezok.be, albo zamieścić na profilu facebookowym miana opis dojazdu na odwrocie. Z tyłu na zaproszeniu pod schematyczną mapą samochodową umieszczony został łzawy cytat. Przeczytałam go kilka razy na głos pewnie taki był zamysł pima. Zdania za każdym razem brzmiały tak, jakby za bardzo chciały coś powiedzieć. Jest trochę po dziewiątej. Właśnie minęłam Filfordę. Zegarek w moim samochodzie miga co kilka sekund i wyprzedza o parę minut moją komórkę. Może z powodu tego zimna. Od kiedy jadę autostradą, beznamiętna twarz Jana leży obok mnie na siedzeniu pasażera. Zabrałam ze sobą zaproszenie nie z powodu zdjęcia. Nie muszę też ponownie spoglądać na dokładnie podane godziny ani na opis trasy. Potrzebuję tylko grubej warstwy znaczków na kopercie. Pim chciał mieć pewność, że dojdzie do mnie to zaproszenie. Oczywiście wiem, że nie wysłał go do mnie takiej, jaka jestem teraz, lecz do osoby, którą byłam, kiedy jeszcze ze sobą rozmawialiśmy, do Ewy sprzed lata 2002 roku. I dlatego zrobię dzisiaj dokładnie to, co zrobiłabym wtedy. Pojawię się mimo odrazy, jaką czuję. 4 lipca 2002 Głos lektora wiadomości dobiega z ogrodu. Jest czwartek. Na drogach utworzyło się tyle korków, że wymienienie miejsc, gdzie w godzinach szczytu ruch odbywa się płynnie, byłoby łatwiejsze. Ostrzeżenie przed upałami w najbliższych dniach. Po prognozie pogody puszczają Underneath your clothes. Dźwięki zagłusza trzepot skrzydeł podrywających się do lotu ptaków. Być może dlatego, że wreszcie dobrze spałam, albo z powodu muzyki, którą pulsuje każdy ruch. Po raz pierwszy od zimy czuję, że budzę się we właściwym miejscu. Przede mną jeszcze nie napoczęte lato. Dzwony kościelne będą pilnowały długości każdej godziny. Nikt nie przyspieszy ani nie opóźni wskazówek. Nawet Lawrence ani Pim po raz pierwszy od pogrzebu Jana ta myśl mnie uspokaja. Muszę po prostu trzymać się na danego tempa i wszystko będzie dobrze. Siadam na moim piętrowym łóżku. Dopiero teraz widzę też je stojącą przy swoim posłaniu. Jej włosy obcięte na jeża przyklejają się do spoconej głowy. Lustruję pościel, sprawdza, czy zwisa po obydwu stronach łóżka na dokładnie tę samą długość. — Spałaś w nocy? — pytam. Potakuje głową. Idealny dzień na łami szczęki. W drodze po rower spotykam ojca. Stoi i pali papierosa z niejaką dumą słucha wiadomości nadawanych o jedenastej, czysto i głośno rozbrzmiewających z radia, które dopiero co zawiesił na czubku wiśni, żeby odstraszało wrony. Opiera się o dobudówkę, którą nazywamy pracownią — choć nigdy się tam nie pracuje. Korek w kierunku wybrzeża jeszcze się nie rozładował z powodu dwóch poważnych wypadków na E-40. Zdążyłam do obydwu skarpetek schować po pięćdziesięciocentówce. Z każdym krokiem monety przesuwają się niżej. Ojciec wyciąga z ust peta, z którego został sam filtr, rozgniata go kapciem i podnosi. Ma na sobie czarne dżinsy. Kiedyś były to jego spodnie do pracy, ale nie trzymają już fasonu. Tuż nad kolanami materiał wybrzusza się, rezultat pozycji, jaką najczęściej przyjmuje. w kuczki, przy skrzynce piwa. Ewa! mówi. Pokazuje, że mam iść za nim. Moje imię brzmi w jego ustach czasem jak rozkaz, czasem jak pytanie, rzadko kiedy jak coś mojego. Wchodzę za ojcem do pracowni. Monety przesuwają się wzdłuż kostek do podeszw stóp. Nazwę pracownia wymyśliła matka, kiedy kupili ten dom i każdy wolny pokój mógł się stać wszystkim, jeśli tylko wystarczająco długo tak, a nie inaczej by go nazywali. Ojciec miał tu dokonać wielkich rzeczy: utrzymywać ogród, przecinać żywopłot, założyć kompost, przebudować łazienkę. Poprzedni właściciele używali tej ostatniej jako sypialni dziecięcej i wykleili ją tapetą w misie. Na środku ojciec wymurował do połowy wysokości ściankę z pustaków, żeby zawiesić na niej umywalkę. Ściany miały zostać wyłożone glazurą, gdy znajdą się na to pieniądze. Jolan odkrył, że dziury w cegłach świetnie nadają się do trzymania w nich szczoteczek do zębów. W międzyczasie będziemy mieli wygodę, uznała matka. Jolan już wtedy wyliczył, że nie ma żadnego czasu między czasem. Wszędzie w pracowni leżą puste puszki po piwie i inny chłam. Grzyby pokrywają wewnętrzne ściany. Większość rośnie krzywo na nóżkach i może wyglądać spod kapeluszy, żeby przekonać się na własne oczy, co się tutaj wyprawia. Ojciec wrzuca rozdeptanego peta do jednej z puszek, w której została jeszcze resztka piwa. Inaczej będzie narzekać, wskazuje na drzwi prowadzące do domu, do kuchni. Na ramionach ojca widać wgłębienia, jakby jego pachy były za ciężkie. Stoimy tak, patrząc na siebie na środku pracowni, usianej wszelkiego rodzaju gadżetami reklamowymi, które sklep z alkoholami Peters dodaje do skrzynki Mas Pills, niebieskimi czapkami z daszkiem, niebieskimi nadmuchiwanymi tacami do piwa, niebieskimi piłkami plażowymi. Że ojciec widzi to co ja, że to miejsce stało się magazynem potencjalnych nagród w loterii fantowej. Mój wzrok pada na wiertarkę, która nie wisi z innymi narzędziami pod dachem, tylko leży na regale, który niedawno został skręcony i przymocowany do ściany. To był jedyny raz, kiedy użyto tej wiertarki. Trudno powiedzieć, co doprowadziło do czego: wiercenie do postawienia regału, czy stawianie regału do wiercenia. Wszystkie te narzędzia nie pojawiają się tu same z siebie. Mieszkamy blisko Aldiego, na piechotę, może trochę za daleko, ale rowerem w sam raz. Co roku znajdzie się tam coś, czego ojcowie jeszcze nie mają. Widać je regularnie, jak wynurzają się na moście nad drogą szybkiego ruchu, oddzielającą naszą wieś od sąsiedniej. Matki z piłkami włosowymi, masażerami Medion, nożycami do żywopłotu czy szczypcami do grilla zawieszonymi na kierownicy roweru. Daliśmy ojcu tę wiertarkę w prezencie rok temu. Cieszył się z niej najbardziej, kiedy leżała jeszcze w kartonie na kredensie. Po rozpakowaniu odłożył ją na stos wyprasowanych kuchennych ścierek. Spoczywała tam do momentu, kiedy nie dało się już dłużej odkładać przygotowań do kolejnych urodzin. Wiertarki używa się w ciągu jej życia średnio tylko jedenaście minut, mówi ojciec. Krótko, mówię. Sprawdzam, czy cena jest jeszcze przyklejona do pudełka, żeby przeliczyć, jaki będzie koszt jednej sekundy użytkowania. Pewnie powiem o tym zaraz Pimowi i Laurensowi. Mogłoby ich to zaciekawić. Spójrz, Efie, to ci chciałem pokazać. Ojciec wskazuje na pętlę zwisającą ze środkowej belki pod kalenicą, obok nożyc do żywopłotu. Reaguje wzruszeniem ramion. Kiedy ludzi coś ani trochę nie obchodzi albo obchodzi ich bardzo, lecz nie znajdują na to właściwych słów, wtedy wzruszają ramionami. Za każdym razem, kiedy to robię myślę, że należy pilnie wybrać inną część ciała, a przynajmniej inny gest. W anatomii ramion w przeciwieństwie do anatomii brwi nie ma miejsca na niuanse. Nie każdy potrafi zawiązać pętle, mówi. Musi wisieć na ściśle określonej wysokości. Widzę, a jaka jest ta określona wysokość? Pytam. Nie słucha mojego pytania. Przy złym węźle człowiek się męczy. Nie chcesz przecież, żebym się męczył. Spoglądam znowu na pętle i potrząsam przecząco głową. Jeżeli nie spadniemy z wystarczająco dużej wysokości, nie dojdzie do skręcenia karku. Wtedy trwa to bardzo długo. A jeżeli spadniemy ze zbyt dużej wysokości, kark się rozrywa. A tego nie chcemy robić ludziom, którzy nas znajdą, prawda? Nie, nie chcemy, mówię. Ojciec ma na głowie czapkę. Pot z minionych dni wsiąkł w nią i wysechł. Sól zostawiła na wysokości czoła białe, wijące się ślady. Im cieplejsze dni, tym wyżej sięga biała kreska. Ojciec przygląda mi się w milczeniu, zdejmuje czapkę, sprawdza, czy widać na niej coś szczególnego. Niczego nie zauważa. Czapka znowu ląduje na jego głowie, tym razem tył naprzód. Nie potrafię myśleć o nim inaczej. Ten mężczyzna jest moim ojcem. Jest starszy od przeciętnego ojca, ponieważ późno poznał kogoś, kto chciał urodzić jego dzieci. Pracuje w banku, robi tam rzeczy, o których nigdy nie opowiada w szczegółach i o które inni także nigdy go nie pytają ponieważ ludzie wychodzą z założenia że skoro ktoś samo o czymś nie mówi to nie ma tematu żeby dotrzeć do pracy musi codziennie także w deszcz jechać rowerem na przystanek autobusowy a potem przez pół godziny siedzieć w autobusie zarabia akurat tyle żeby utrzymać rodzinę która nie stawia pytań zapłacić za dach nad głową pod którym wiesza prezenty kupowane przez rodzinę za jego pieniądze wbrew jego woli Jestem najstarszą córką tego mężczyzny, więc nie mogę teraz tak po prostu sobie potakiwać czy odpowiadać na pytania, nie znając dokładnie jego zamiarów. Zmuszam do czegoś swoją twarz. Nie do uśmiechu ani do współczucia, może do wyrazu zrozumienia, chociaż nie wiem, jaki grymas miałby mu odpowiadać. Myślisz tak jak twoja matka, że ten stary pryk nigdy nie mówi poważnie tego, co mówi, że ten stary pryk. Się na to nie zdobędzie. Ojciec mówi zawsze Twoja matka. Mama tak samo, gdy chodzi jej o tatę, mówi Twój Ojciec. To nie do końca uczciwe. Próbują w ten sposób gdzieś się ulotnić, udając, że to ja jestem tą, która ich wybrała. Chcesz, żebym ci zademonstrował? Bierze rozklekotaną drabinę, rozstawia ją dokładnie pod stryczkiem i wchodzi po stopniach. Gdy znajduję się na trzecim, drabina zaczyna się niebezpiecznie chwiać. Podchodzę bliżej, ustawiam się z boku, żeby ustabilizować konstrukcję. Monety przesuwają się pod moimi stopami. Wiadomości radiowe o jedenastej się skończyły, teraz czas na reklamę. Nigdy nie przepłacaj. Jeżeli znajdziesz to samo urządzenie w innym sklepie za niższą cenę, zwrócimy ci różnicę. Ojciec dociera na szczyt drabiny. Balansuje stojąc dwoma nogami na najwyższym stopniu, bezpośrednio pod stryczkiem. Sznurko łysze się, odchyla w bok, wraca i stuka go o potylicę. Ojciec niemal traci równowagę. Mogę go tylko ustrzec przed upadkiem. Nie mogę go ustrzec przed tym, żeby nie skoczył. Siła, z jaką zapieram się stopami, powoduje, że monety piją mnie jeszcze bardziej. Na podeszwach stóp do końca życia będę miała odciśniętą głowę króla Alberta II. Ojciec pociąga za pętle. Jest wystarczająco solidnie zamocowana. Zakłada ją sobie na szyję. Rzuca spojrzenie na swoje niebieskie imperium. Kiwa głową. Wygląda na zadowolonego. Ludzie, którzy się wieszają, Często zdzierają sobie skórę naszej i szkoda jej, ale nie trzeba żałować. Mówi. Kiwam głową. Ewa, czy ty mnie w ogóle słuchałaś? Ponownie kiwam głową. To co ja w takim razie mówiłem? Że nigdy nie trzeba żałować. Odpowiadam. Nie słyszę cię. nigdy nie trzeba żałować. Powtarzam głośniej. Dopiero teraz spogląda w moim kierunku, widzi, że stoję podpierając drabinę. Przez chwilę milczy. Musisz coś zrobić ze swoją fryzurą, Ewa, mówi. Jest do niczego. Moje włosy mają idealną długość. Są wystarczająco krótkie, żeby je trzymać rozpuszczone, kiedy jest zimno, i wystarczająco długie na kucyk w ciepłe dni. Ojciec się musi jeszcze do nich przyzwyczaić. Tydzień temu je mnie samo kilka centymetrów, bo rozdwajały mi się końcówki. Zrobiłam to przed lustrem w zagrzebionej łazience nad stojącym tam staroświeckim meblem, używając nożyczek, którymi mama czasem kroi materiał na ubranie. Dziękuję, że przytrzymałaś drabinę Ewa, mówi ojciec. Zdążył zdjąć stryczek z szyi i znowu stoi dwa stopnie niżej. Tylko ty o tym wiesz. Nawet mama nie ma o tym zielonego pojęcia i niech tak zostanie. Szuka czegoś w kieszeni spodni, opierając się lędźwiami o środkowe stopnie drabiny, zapala nowego papierosa. To, że ci to pokazałem, to przypuszczalnie dobry znak. Zasysa policzki, ostrożnie schodzi po kolejnych stopniach. Gdy jest już na dole, klepie mnie po ramieniu tak mocno, że tracę równowagę. Klepnięcie w rodzaju tych, jakimi ojcowie częstują swoich synów. — Palenie ci nie służy — mówię. W oknie sklepiku leży kilka rajderów wystawionych na wykładzinie ze sztucznej trawy. Właściwie rajderów już nie ma. Zostały przemianowane na twixy, ale nikt nie ma odwagi powiedzieć o tym Agnes. Agnes prowadzi ten interesik od niepamiętnych czasów. W wąskim, głębokim pomieszczeniu jest z grubsza wszystko, co powinno się znaleźć w sklepie spożywczym. Mimo to większość klientów przychodzi tu tylko po rzeczy, które nie mogą się zestarzeć, pomarszczyć czy wyschnąć. Kuzyn Laurenza odważył się kiedyś wrócić z opakowaniem klusek, którym upłynął termin ważności. — To nie data ważności, chłopcze, tylko data produkcji — warknęła Agnes. Po krótkiej dyskusji makaron został wymieniony na małe opakowanie flamastrów. Kilka godzin później na szyldzie obok napisu Zapraszamy po suche produkty znalazł się dopisek, które dopiero zostaną wyprodukowane. Agnes nigdy nie próbowała go zmyć. Wprost przeciwnie. Wyspecjalizowała się w fałszowaniu dat ważności. Cienkim piórem trójki przerabia na ósemki i dziewiątki. Styczeń jedną poziomą kreseczką przemienia w lipiec – Wie, że mieszkańcy wsi i tak będą przychodzić. Kto chce wybrzydzać, musi jechać dziesięć minut samochodem do najbliższego przysiłka po kilogram mąki. Zawsze trzymamy się zasad tylko do pewnych granic. Nawet kuzyn Laurensa miał jeszcze wrócić po kluski. Wchodzę do środka. Ten dzień dobrze się zaczął. Była mu jeszcze winna łamieszczenki. Moja obecność zostaje zaznaczona dźwiękiem dzwonka – nie takim jak w mięsnym, ten tutaj przypomina bardziej gwist. Sklepowe rolety są prawie całkiem opuszczone. W środku panuje półmrok. Między zapełnionymi towarem regałami panuje zatęchły chłód. Zbyt długo zatrzymywany poranek. Czekam i obserwuję drzwi do części mieszkalnej z tyłu sklepu. Tam zwykle zaszywa się Agnes, rozwiązuje skserowane krzyżówki. Możliwe, że stoi tam fotel i stół, jest kuchnia. Nie ma nikogo, kto by to potwierdził. Wciąż czekam, bo Agnes nie lubi klientów, którzy pod jej nieobecność zaczynają myszkować. Rozwiązuję sznurówki, wyławiam monety ze skarpetek. Rano nie musiałam ukrywać pieniędzy. Mama i tak nie widziała, jak wychodziłam. A Ewa. dociera do moich uszu. Kończę ze sznurówkami i się prostuję. Agnes śpieszy się do lady i idzie lekko pochylona. Z wiekiem zgarbiły jej się plecy i przypominają teraz dostawiany stolik. Laurens zapytał kiedyś żartem, ile szklanek piwa Agnes uniesie na łopatkach bez rozlewania. Dzisiaj doliczyłam się ośmiu. Muszę to zapamiętać, może zaraz będę mogła mu o tym powiedzieć. Idę za Agnes między szarymi regałami z gąbkami, wykałaczkami, podpaskami, plastikowymi kwiatami. Wie po co przyszłam. Słodycze leżą w środkowej alejce. — Gdzie są dwa pozostali muszkieterowie, syn rzeźnika i ten drugi, syn gospodarza? — pyta. Wzruszam ramionami. Od kiedy mąż Agnes odszedł z innym mężczyzną, od kiedy na szyldzie pojawiło się to drugie hasło, klienci nie mogą już sami nabierać cukierków. Nawet ja. — Proszę grzecznie o dwadzieścia kwaśnych hostii, pięć tasiemek i dwie paczki łamiszczęg — Agnes wrzuca słodycze do papierowej torebki w kształcie rożka. — Wybierasz się jeszcze dzisiaj na przejażdżkę z bratem Jana. Podzielisz się z nim? — pyta. Kiwam przekonująco głową, chociaż nie jestem pewna, jak będzie. Dokłada mi wszystkiego po trochu. Z torebką na kierownicy jadę przez wieś. Skanuję puste ulice w nadziei, że jeżeli będę wystarczająco długo patrzeć, Laurence i Pim powstaną z kolarzy dawnych wspomnień. Po godzinie słodycze się kończą. W ustach czuję kwaśne pieczenie. Mam ciężki żołądek. Powinnam była zostać w domu. Możliwe, że próbowali się do mnie dodzwonić. Mijam mięsny. Nie ma zazwyczaj opartego o fasadę roweru Laurensa. Może Laurens ma nowych znajomych albo hobby, o którym nic mi nie powiedział i wyszedł z domu. A może jego rower stoi po prostu w garażu, a on woli w taką pogodę oglądać telewizję niż być ze mną. Przez wielkie okno wystawowe zaglądam do środka sklepu. Ksiądz wybiera mięso. Wskazuje kiełbasę szynkową. Matka Laurensa wrzuca blok mięsa na krajalnicę. Przez otwarte drzwi sklepu słyszę, jak ludzie powoli się przesuwają. Dźwięk krojenia mięsa nie przypomina odgłosu czegoś, co pęka, lecz odgłos czegoś, co się drze. Laurens miał rację. Krowa składa się z miliona włókien. Powiedział kiedyś w szkole podczas południowej przerwy, kiedy z mięszu chleba lepił kuleczki i każdą z nich przybierał włóknem wyciągniętym z kiełbasy. Kiedy się to dostrzeże, cięcie mięsa przestaje być czymś nieprzyjemnym. Nie brzmiało to jak coś, co sam wymyślił, ale już sam fakt, że to zapamiętał, zrobił na mnie wrażenie. Przyglądanie się matce Lorenza prawie zawsze mnie uspokaja. Z ruchu jej rąk odczytuje, że mówi o pogodzie, która się zmienia. Potem układa na wadze stos świeżo pokrojonych plasterków salami. Kiedy stoję, patrząc, jak ksiądz z aprobatą kiwa głową i płaci za mięso, dopada mnie smutek, który od jakiegoś czasu się nie pojawiał i myślałam, miałam nadzieję, zniknął na dobra. Teraz wiem, że nic nie może mu się oprzeć, Niezależnie od tego, czy przyszłam punktualnie, siedzę na krześle we właściwej klasie, w stroju, do którego wszyscy przywykli, czy patrzę na mięso, czy też nie patrzę na mięso, brakuje mi czegoś. Wszystkiego, jakbym kiedyś była pełniejsza, bardziej kompletna, jakby coś we mnie jeszcze sobie przypominało, jakie to było uczucie. Dopada mnie to zawsze, kiedy na stojąco biorę kąpiel. Wtedy coś osiada na mojej skórze. Zamyka mnie w sobie, napina się, uświadamia mi, że jestem nie tam, gdzie powinnam. Może wzięło się to stąd, że urodziłam się krótko po bliźniakach, macica była jeszcze porozciągana, pomyślałam ostatnio. Może mama przywierała do mnie zbyt luźno już przez te pierwsze dziewięć miesięcy. Zanim matka Laurensa zdołała się zorientować, że ją obserwuję, już zniknęłam z jej pola widzenia. Burza rozpętuje się, kiedy jeszcze wracam do domu. Pierwsze krople deszczu są ciepławe. Nie mogło być inaczej, w ostatnich dniach nawet z zimnego kranu leciała ciepła woda. Szukam drzewa, pod którym mogłabym się schować. Zatrzymuję się pod iglakami rosnącymi wzdłuż naszego ogrodu. Patrzę, jak wokół mnie szaleje żywioł. Strugi deszczu załamują się w porywach wiatru. Nie powinniśmy nigdy dawać ojcu w prezencie narzędzi. A z całą pewnością nożyc do żywopłotu. Już od dwóch lat wiszą bezczynnie pod dachem, uchwytami do dołu. Kiedy wieje, ożywiają się. Być może to go zainspirowało. Początkowo gałęzie nie przepuszczają niczego, ale szybko zaczynają przesączać się przez nie duże, nieregularne krople. Nie przeszkadza mi, że moknę. Cztery cienie. Było nastroje. Ale mieliśmy cztery cienie. Jolan, mój starszy brat, byłby jednym z dwojga bliźniaków, gdyby jego pępowina nie okręciła się wokół szyi siostrzyczki. Podczas ich narodzin w 1985 roku, cztery tygodnie przed terminem, powstała masa zdjęć, które potem wklejono do albumu za pomocą taśmy dwustronnie przylepnej. Pod nimi data dokładna godzina. Imiona nieznanych wujków, wspaniałe życzenia, realne, ponieważ częściowo w ogóle nie trzeba było ich urzeczywistniać. Jolan de Wolf i Tess de Wolf. Na kartce rozsyłanej z okazji narodzin przy drugim nazwisku widniał czerwony krzyżyk. Kartki pogrzebowej sobie oszczędzono. Mniej więcej wtedy, kiedy Jolan mógł opuścić inkubator, przesadnie podkreślał ojciec, urodziłam się ja. Stało się to jakoś w połowie 1988 roku, koło północy. Byłam dziewczynką, miałam na imię Ewa. Również ja przyszłam na świat sama. Ojciec palił wtedy na zewnątrz. Jolan był nieduży, jego ciało rozwijało się z opóźnieniem. Ja od samego początku byłam potężniejsza. W pierwszym roku życia zrobiono mi najwyżej pięćdziesiąt zdjęć. Przy żadnej fotce nie zapisano godziny, nie było wizyt nieznanych cioć i wujków. Nogi słonia, napisał ojciec pod zdjęciem, na którym po raz pierwszy robił użytek ze swojej nóżki. Z innych podpisów mogłam wywnioskować, że zostały umieszczone później, ponieważ odnosiły się do minionego czasu, zawierały już ocenę sytuacji. Ewa tutaj jeszcze jasna blondynka, albo styczeń, wtedy jeszcze umiała się śmiać. Trzy lata później, w 1991 roku, przyszła kolejna Teshie. Ojciec zrobił jej już tylko parę zdjęć, które nawet nie trafiły do albumu. Teshie od małego była kruchej budowy, drobniejsza niż my. Miała cienką skórę przetykaną żyłkami i delikatne jasne włosy. — Co chcesz? Po dwójce dzieci zabrakło na nią surowca. Miał według mamy zażartować po porodzie. Może chciał być hardy, może powiedział to w emocjach, ale zabrzmiało to tak, jakby się usprawiedliwiał przed pielęgniarkami, jak kobiety, którym nie bardzo udała się jakaś potrawa. Tak samo mówił mój ojciec: cholera jasna a poza tym masz czworo dzieci, a nie troje powiedziała mama. Ze sposobów, w jaki do tego wracała, powtarzając za każdym razem: cholera jasna, wywnioskowałam, że od tego się zaczęło. To był jej odwieczny zarzut. Wybór imienia poprzedziła długa dyskusja. Mama chciała też je, ojciec wolał inne imię najlepiej Lotte, w ostateczności Locie. Ale, może chcąc coś naprawić, przystał na propozycję mamy. Też je stała się wyrazem czci. Kiedy skończyła dwa lata, zaczęli do niej mówić: Kakernesie, opuszczając przy tym T. Kakernes. Było pieszczotliwym określeniem najmłodszego dziecka w rodzinie, słowem, które mama przywiozła ze swoich stron, z domu styrenizowanego przez ojca, gdzie była najstarsza z rodzeństwa. To słowo miało w sobie coś tragicznego. Przywodziło nam myśl świnki morskie, które w jednym końcu klatki robią kupę, kaken, a w drugim śpią. Dobrze wiedzieliśmy, że to przezwisko nie wzięło się z nostalgii, lecz z żalu, że też je dostała takie, a nie inne imię. Matka nie chciała się do tego przed ojcem przyznać. Mimo to wszyscy tak mówiliśmy na Tesie. Jedyną rzeczą z dzieciństwa, do której matka odnosiła się z dumą, był język. Wraz z przyjściem Tesie na świat, zajęłam w rodzinie pozycję środkową. Byłam tą, która przy tworzeniu się frontów zawsze mogła przejść na jedną albo drugą stronę, w zależności od tego, czy chciałam być w koalicji, czy w opozycji. Jeszcze zanim urodził się Jolan, matka z ojcem przenieśli się z pobliskiej większej wsi do domu z trzema sypialniami w Boffenmir. Boffenmir było przysiłkiem, w którym dla zachowania równowagi między podażą a popytem, albo coś występowało w pojedynkę, albo tego w ogóle nie było. Jeden sklepik, jeden fryzjer, jeden piekarz, jeden rzeźnik, ani jednego mechanika rowerowego, jedna biblioteka z księgozbiorem do przeczytania w trymiga, jedna mała podstawówka. Przez lato o wszystkim, co znajdowało się we wsi mówiliśmy, używając rodzajników określonych, jakbyśmy wymieniali należące do nas przedmioty, które można wziąć między kciuka a palec wskazujący? Jakbyśmy po długiej wojnie z dużymi miastami i okolicznymi wsiami zajęli prototypy spożywczaka i mięsnego i okopali się w nich nieopodal kościoła i sali parafialnej, dokąd zewsząd można dojść na piechotę? Dokąd każdy ma rzut beretem? Sprzedawcy korzystali z tego. Z wygodnictwa czy z pychy nie zadawali sobie trudu, żeby wymyślić oryginalniejszą nazwę niż rzeźnik czy sklepik. Z rzadka tylko coś dopisywali, na przykład własne nazwisko. Było parę wyjątków. Mieliśmy dwie kawiarnie. Mężczyźni opuszczający noc często przystawali na chwilę wsparcie o framugę, by po chwili wahania udać się do gościńca, gdzie serwowano piwo od samego rana. Często powtarzały się imiona Tim, Jan i An. Zarówno Pim, jak i Lawrence mieli brata o imieniu Jan, choć od zimy 2001 roku każdy z nich miał go w inny sposób. Lawrence wciąż był kimś, kto ma brata, Pim zaś kimś, kto tylko miał brata. Między gościńcem a salą parafialną stał pusty kurnik, który nazywano Kosowo. Miesiącami mieszkała w nim rodzina albańskich uchodźców, kiedy zniknęli, różne stowarzyszenia zaczęły trzymać tam swoje rupiecie. Długo nie było dla mnie jasne, po co matka i ojciec zamieszkali w Bofenmir. Czy myśleli, że poradzą sobie we wsi, w której co roku urządzano festyn parafialny, gdzie nikt nie robił min, gdy po paczkę serwetek wysyłano kogoś do Kosowa. 9:30 Sześć dni temu, dwa tygodnie po nadejściu zaproszenia, poszłam z plastikowym pojemnikiem do sąsiada i zapytałam go, czy mogłabym zamrozić dużą ilość wody. Mężczyzna nie mieszka obok mnie, tylko pode mną, dlatego, jak się precyzyjnie wyraża, jest moim sąsiadem z dołu. Jest ode mnie dwanaście lat starszy. Tak się składa, że obydwoje uczymy, on geografii i biologii we francuskojęzycznej szkole średniej, ja wychowania plastycznego w szkole niderlandzkojęzycznej. Kiedy odezwaliśmy się do siebie po raz pierwszy, obydwoje mieszkaliśmy w tym domu już cztery lata. Tamtego dnia, mniej więcej przed rokiem, trzymał w ręku przezroczystą torbę wypełnioną sporymi kawałkami surowego mięsa serce, antrykot, polędwica, wołowa, ozur, żeberka. Mięso rosołowe. Wracałam do domu, niosąc kilka nieodebranych prac uczniów, którym dałam za zadanie pociąć stare atlasy i złożyć ze skrawków swój idealny świat. Prawie wszyscy odłożyli noże z łamanym ostrzem i styropian i zadowolili się wyklejaniem kartki A4. Większość nie zgłosiła się po swoje prace pod koniec roku szkolnego. Sąsiad zagadnął mnie, twierdząc, że powinnam raczej uczyć dzieci precyzyjnie oceniać fakty i z szacunkiem podchodzić do historii. Wmówiłam mu, że nie rozumiem po francusku. Od zapachu wydobywającego się z jego torby zrobiło mi się niedobrze. Ponieważ trudno mu było pouczać mnie po niderlandzku, zaczął opowiadać, skąd wziął tyle surowego mięsa. Jego matka co roku kazała dla siebie szlachtować krowę w ekologicznym gospodarstwie i dzieliła się mięsem z trzema synami. Mogli wybrać dla siebie dowolny kawałek tuszy. To był jedyny moment w ciągu roku, kiedy rodzina znowu spotykała się w komplecie. Zanim go pożegnałam i poszłam po schodach do swoich drzwi, powiedział jeszcze, że po drewnianej podłodze mojego mieszkania bardzo głośno niesie się stukanie obcasów, ale że mu to nie przeszkadza, bo stukam jak ktoś, kto wie, czego chce. Wywnioskowałam, że ten mężczyzna dysponuje sporą zamrażarką i nie za bardzo zna się na ludziach, szczególnie na kobietach. Po pół roku szukał nie tylko rozmowy, ale i zaspokojenia. To niekoniecznie był plus naszej znajomości, ale nie przeszkadzało mi to, o ile wcześniej się umył, a ja mogłam zostać w ubraniu. Kiedy przyszło zaproszenie, przez dwa tygodnie co wieczór przygotowywałam dla niego i dla siebie po kawałku ekologicznej wołowiny z jego zamrażalnika. Gdy zwolniło się wystarczająco dużo miejsca, przyniosłam swój pusty pojemnik. Napełniłam go wodą z kranu. Ledwo zmieścił się do zamrażarki. Sąsiad się zgodził i nie zadawał pytań. Później doczyścił żołądź pod natryskiem, używając do tego kciuka i palca wskazującego, jakby odkręcał nakrętkę. Kiedy mu obciągnęłam on gołymi pośladkami na rogu wanny, ja z kolanami na macie, Wypiliśmy w ciszy herbatę ze świeżą miętą. Wsypałam do niej jak zwykle bardzo dużo cukru. Przed godziną pomógł mi przenieść ciężki pojemnik z lodem z zamrażarki do mojego samochodu. Na zewnątrz było jeszcze ciemno. Kiedy już zbliżaliśmy się do bagażnika, przestanął na chwilę i zapytał łamanym niderlandzkim dokąd zamierzam jechać. Jego wzrok prześlizgnął się po moich nogach, które dzięki rajstopom wyglądały nieskazitelnie i były bardziej opalone, po moich upiętych włosach i pomalowanych tuszem rzęsach. Czułam, że podobam mu się bardziej niż zwykle, ale nie ma pojęcia, czy to dlatego, że bardziej się postarałam, czy dlatego, że właśnie miałam odjechać z wielkim blokiem lodu w bagażniku, nie precyzując dokąd. Do rodziców, powiedziałam. Rodziców, powtórzył, Dopiero teraz zaczęło mu świtać, że nie wyrosłam z główki kapusty. Jak myślisz, jak długo wytrzyma taki blok lodu? zapytałam. Zależy, jak gorący zrobisz ten samochód i do czego go potrzebujesz, powiedział. Nie poprawiłam błędnego wyrażenia, żeby nie rozwijać tematu. A przyjdziesz dzisiaj wieczorem znowu w celu, żeby pić herbatę? zapytał płynnym ruchem, dźwigając pojemnik z lodem. I umieszczając go w bagażniku. Pewnie, powiedziałam. Patrzyłam na chude nogi i plecy sąsiada, jak z powrotem wchodził do domu. Patrzyłam jeszcze długo po tym, kiedy zniknął. Przed zapaleniem silnika zadzwoniłam do Tesie, ale rozmyśliłam się, zanim jeszcze doszło do połączenia. Nie zobaczy, że dzwoniłam. Szybko sprawdziłam stronę wydarzenia na Facebooku, założył ją PIM. Kilka dni po nadejściu zaproszenia. Dzięki temu miałam pewność, że za organizacją spotkania stoi on sam, a nie jego rodzice. W tekście informacyjnym na stronie była mowa o tym, że jesteśmy oczekiwani od piętnastej, a nie o piętnastej, jak podano na zaproszeniu. Typowe dla niego sformułowanie, żeby ludzie nie przychodzili dokładnie o czasie i nie byli narażeni na widok pustych półmisków, jeszcze niewypełnionych chipsami. W tle było to samo zdjęcie niemowlęcia, co na zaproszeniu. Ludzie błyskawicznie potwierdzali swój udział. Ja czekałam. Po paru dniach zaznaczyłam: może. Na bardzo krótko strona się ożywiła. Ludzie umieszczali w postach anegdoty i zdjęcia. Czytałam wszystkie powiadomienia. Jan nigdy nie miał swojego profilu, nie żył już, kiedy nadarzyła się okazja, żeby poudawać, że jest się lepszym niż w rzeczywistości. Dlatego inni robili to teraz za niego. Pojawiały się wyłącznie ładne, radosne zdjęcia Jana, fotografie o których istnieniu nie wiedziałam. Moim zdaniem wszyscy bardzo szybko zablokowali sobie otrzymywanie powiadomień z tej strony. Kilka dni po utworzeniu wydarzenia rzecz obumarła. Wszystkie nadające się do tego zdjęcia już udostępniono. Cześć, nazywam się Karin Peters, mam 39 lat i mieszkam w Belgii. Mówię o tym wszystkim dlatego, ponieważ mam pewien produkt do zaoferowania, dokładnie w stanie, jak opisuję. Chętnie płatności bezpośrednie. Proszę mi przemailować swoje dane, a ja wyślę zdjęcia. Tak brzmiał ostatni post. Wciąż był widoczny na górze strony. Tamtej nocy chciałam go jeszcze zgłosić jako gorszący, ale nie przeszłam całej procedury. Nie mogłam się zdecydować, co właściwie było nie na miejscu. Jestem w połowie drogi. Ruch powoli zaczyna słabnąć. Regularnie spoglądam w lusterko wsteczne, kontroluję blok lodu. Była zimna, znacznie obniża temperaturę w samochodzie. Nie jadę zbyt szybko i nie włączam ogrzewania, żeby nie przyspieszać procesu topnienia. Na ekranie mojej komórki Facebook wciąż jest otwarty na wydarzeniu. 45 osób weźmie udział. Jolan też jest zaproszony. I też je, ale żadne z nich nie potwierdziło, że przyjedzie. Wciąż jestem jedyną na morze. 6 lipca 2002 Podnoszę kołdrę, żeby zobaczyć, czy jeszcze tam są. Moje dwie piersi mogłyby przez noc, kiedy nikt nie patrzył, zniknąć z mojego ciała w poszukiwaniu innego, odpowiedniejszego, bardziej wiarygodnego. Kiedy spałam, mój tank top się przekręcił. Zwycięć pod pachami ślipią moje sutki. Piersi przypominają mi o wujku Rudim, bracie ojca, który za każdym razem, kiedy gdzieś wchodzi i czuje się nieswojo, przestaje i stoi, mimo że zawsze ktoś mu proponuje, żeby usiadł. Gdy już usiądzie, nigdy się nie opiera plecami, żeby w każdej chwili móc wyjść bez pożegnania w środku rodzinnego przyjęcia. Moje piersi tak naprawdę nie są okrągłe. I nie opadają, jak u innych dziewczyn, są spiczaste i sterczą. Jak dać im do zrozumienia, że jak najbardziej mogą zostać? Przekręcam tank top na miejsce i leżę w łóżku do wpół do jedenastej. Słyszę sąsiadów, którzy wracają z zakupów, kosiarki, kościelne dzwony, samolot, złomiarza, który przez rozregulowany megafon wywrzaskuje niezrozumiałe komunikaty i przez to nie zauważa, że bogactwo przelatuje mu nad głową. Widząc, jak wygląda łóżko, zostawione przez Tesie, cienkie prześcieradło złożone symetrycznie, jak otwarta koperta, czuję, że jestem bezkształtna i niewyraźna. Jeszcze zanim wejdę do jadalni, wiem, że siedzi tam ojciec. Wszędzie, gdzie się pojawia, unosi się zapach tytoniu. Niedawno przeczytałam, że suma, jaką palacz rocznie przeznacza na papierosy, wystarczy na wakacyjny wyjazd. Nikt nie zbadał, czy są też ludzie, którzy palą wystarczająco dużo, żeby nie musieć zabierać w podróż całej rodziny. Na stole leży jeszcze trochę jedzenia. Chleb, masło czekoladowe, syrop. Twoja matka pojechała do Burenbond po karmę dla psa. Jolan wyjechał wcześniej obserwować ptaki. Mówi ojciec, nie podnosząc wzroku. Siedzi przy stole, czyta gazetę. W ręku ma długopis. Dzisiaj nie ma nic, co warto by było podkreślić. Mogę zrezygnować ze śniadania, choć to nie ma znaczenia. Ojciec przecież nie zacznie od nowa opowiadać o tym, co się wczoraj wydarzyło. Nigdy tak nie robi. Od rana wyjeżdżać z przeszłością. Potrzebuję do tego impulsu. Przysiadam się. Ojciec nadal nie podnosi wzroku. Obok niego na stole leżą rozłożona chusteczka i fluorescencyjny zielony grzebień na wszy. Na chusteczce widać czerwono-brunatne plamki. Rozgniecione ciałka, kilka wyciągniętych włosów z przylepionymi gnidami. Gdzie jesteś?- je? Pytam. Ojciec wkłada do ust sztuczną szczękę i ją wyjmuje. Mam gdzieś, co bez przednich zębów brzmi jak nigdzie. Biorę kromkę chleba i smaruję ją grubą warstwą syropu. A jednak ojciec nie mówi, choć taki był mój cel kanapka z syropem czy syrop z kanapką. Przerywa manipulowanie szczęką i spogląda na moją fryzurę, potem na moją szyję. Odkładam nóż i podnoszę kromkę, miąż, zwiesza się pod ciężarem syropu. Wzrok ojca obniża się, zatrzymuje na moich ramionach. Im dłużej na nie patrzy, tym robią się cięższe. Nawet w najgorętsze dni zwykle noszę długie rękawy. Jedynymi, którzy nigdy nie robią uwag na ten temat, są Laurens i Pim. Ostatni raz z odkrytymi ramionami pokazałam się trzy lata temu. Nie czułam się wtedy lekka i swobodna, tylko strasznie naga. Wzrok ojca schodzi jeszcze niżej, potem wspina się na powrót do góry, do jego gazety, pije łyk letniej herbaty. Gdy masz na sobie ten sweter, dobrze widać, że rosną ci piersiątka, mówi. Składam kanapkę na pół. Kolejny gryz przykleja mi się do podniebienia i nie ma smaku syropu gruszkowego. Dopiero gdy dzwoni telefon, zbieram się na odwagę, żeby przełknąć. Trzy sekundy ciszy zdradzają pima. Zawsze tak było i za każdym razem wstydzę się tego, co mu kiedyś na swój temat wygadałam. Przez trzy sekundy możesz sobie przypomnieć, co tylko chcesz. Choć cisza mogłaby też po prostu oznaczać czas. Jakiego potrzebuje dźwięk, żeby się przemieścić po długich, cienkich drutach łączących nasze domy. Cześć, Pim, mówię jeszcze, zanim się odezwie. Jadę dzisiaj z Laurensem do Budy, mówi. Jego głos brzmi chropawo. Nie wiem, czy to przez mutację, czy coś go ścisnęło za gardło. To pomysł Laurensa, ale jeśli chcesz, to możesz pojechać z nami. Kiedy? Pytam. Teraz. Mam do ciebie podjechać? Pytam. Lawrence mówi, że jeździsz Hondą, to prawda? Pim przez chwilę milczy. Honda jest popsuta, nie musisz po mnie przyjeżdżać, ale jak chcesz, to możesz. Wybieram tę samą trasę do podstawówki co dwa lata temu, trochę okrężną, zahaczającą o gospodarstwo. Pim mieszka nie po drodze po drugiej stronie wsi, też na skraju. Jeżeli ktoś poprowadziłby linię pomiędzy naszymi domami. Zauważyłby, że prosta łącząca mięsny Laurensa ze szkołą dobiega do linii pod kątem prostym, ale mnie łatwiej nadłożyć drogi niż Pimowi. Nie mam z tym problemu. Wcześniej czasami nalewałam wody do bidonu, żeby łatwiej pokonać te dwa kilometry. Teraz, kiedy codziennie pedałuję 24 km tam i z powrotem do swojej nowej szkoły średniej, wieś wydaje się śmiesznie mała. A odległość do podstawówki gwałtownie się skurczyła. Zanim dojadę do końca Bulgstech, mijam zbitą przez ojca tabliczkę zakaz dzikiego sikania. Oni oczywiście wiedzą, że to wyrażenie powinno brzmieć inaczej, że należało napisać zakaz sikania na dziko. Nie są głupi, zdaję sobie z tego sprawę, ale za każdym razem, kiedy tędy przejeżdżam, mam nadzieję, że także sąsiedzi rozstrzygną tę wątpliwość na swoją korzyść. Kiedy moi rodzice kupowali ten dom, Bulgstech była wąską drogą gruntową, na którą wychodziło ogrody trzech posesji, która przy okazji łączyła wjazd na drogę szybkiego ruchu z wsią. Biegnie między naszym ogrodem, otoczonym żywopłotem, a łąką sąsiadów. Nie tak dawno zjawili się pracownicy zatrudnieni przez gminę, żeby wylać asfalt, którego trochę zostało po naprawach dróg krajowych. Trasę utwardzano metr po metrze zapewniając jej trwałość i umożliwiając poprowadzenie ten do objazdu. Chociaż do drogi dochodzą trzy posesje, kiedy ktoś chce się wysikać na dziko, zawsze wybiera nasz żywopłot. Po wyjechaniu z Bulgstech muszę skręcić w wybrukowaną ulicę najruchliwszą we wsi. Można na niej jechać najwyżej siedemdziesiąt na godzinę, ale nikt tego nie przestrzega. Nauczyłam się już oceniać prędkość samochodów, nie wstając z łóżka podczas wakacji ludzie jeżdżą wolniej. Obok mnie, po nawierzchni, podąża mój cień, duch, który nie odstępuje mnie na krok, ale nie ma już moich konturów. Zauważyłam to w zeszłym roku. Niektóre ciuchy mnie uciskały, bluzeczki na mnie już nie pasowały, trudniej zapinały się guziki od spodni. Moje sutki od bardzo niedawna były czerwone i ciepłe. Pojawiły się pod nimi twarde krążki, które później Oderwały się od moich żeber, żeby zrobić miejsce na coś, co mogło wyrosnąć pomiędzy, coś bardziej miękkiego. Czułam, jak to coś z dnia na dzień się przemieszcza, i nie wiedziałam, co trafniej oddaje sytuację, to że nagle się pojawiły, czy że nagle je dostrzegłam. Teraz po uwadze ojca nie są już tylko moje. Sygnalizują, że zmieniło się coś ważnego, nieodwołalnie. Zbliżam się do domu Pima. Zabudowania gospodarcze położone są daleko od ulicy. Podjazd ma około dwudziestu metrów długości i wychodzi wprost na największą oborę. Jest aż nadto szeroki dla ciężkiej artylerii, kombajnów, furmanek, stad krów. Na tym szerokim pasie asfaltu leży nieco zagubiona wycieraczka z napisem Witamy. Nadruk jest wytarty. Potrafię go odczytać pewnie dlatego, że kiedyś byłam tu częstym gościem. Od pogrzebu Jana bardzo rzadko widywałam Pima i prawie z nim nie rozmawiałam. Nie przychodził na festyny parafialne, a przyjęciu rodzinowych już się nie urządza. Kilka razy przystanęłam przy posiadłości z psem na smyczy, ale nigdy nie miałam odwagi zadzwonić. Za każdym razem odchodziłam, utwierdzając się w przekonaniu, że cisza nie musi niczego oznaczać. Nie można było mówić o końcu, dopóki nie minęło lato. Wpatruję się w długi podjazd, szukając znaku życia. Po raz pierwszy podjazd służy nie do pokonania dystansu, lecz pustki. Pim nie czeka z rowerem w ogródku przed domem, jak robił to wcześniej w te dni, kiedy miałam po niego przyjechać. Boję się tak po prostu wejść na posesję i zbliżyć się do tylnych drzwi, więc idę ścieżką wyłożoną kamiennymi płytami, prowadzącą do drzwi frontowych, które, tak myślałam, do zeszłego lata Służyły jedynie za ozdobę i nigdy nie miały być otwierane. Dlatego też, byłam przekonana, wprawiono je bez zawiasów. Ogródek od frontu zarósł fioletowo białymi kwiatami, które śmierdzą moczem. To ten zapach poczułam już trzy domy wcześniej. Płytki między ulicą a frontowymi drzwiami ułożone są niedbale, w jednej linii, jakby były dziełem natury. W momencie, gdy dzwonię, na podjeździe zjawia się pim. Najpierw przednie koło roweru, potem głowa Pima. — Dzwonek nie działa! — woła. — Przecież wiesz! Staje na pedałach, jedzie powoli, czekając, aż z powrotem wsiądę na rower. Zanim zdołam go dogonić, dociska pedały i puszcza się jak strzała w Steheinde. Odległość wynosi dokładnie jeden kilometr. Kiedyś w szkole podstawowej zademonstrowała nam to na lekcji geografii pani Ria — Wyruszyła z nami z placu zabaw z metrową listwą, z podziałką i po obróceniu miarki, po raz tysięczny, wylądowaliśmy przy gospodarstwie. Wywarło to na nas niezapomniane wrażenie. Zawsze kiedy pokonywałam potem jakąś odległość, liczyłam ile razy zmieści się w niej listwa miernicza i po każdym kilometrze myślałam, równie dobrze mogłam teraz być w gospodarstwie. Pokonywanie jakiegokolwiek dystansu z Pimem zawsze zajmuje mniej czasu niż z kimkolwiek innym. Za każdym razem Pim jedzie kawałek przede mną, i kiedy próbuje się z nim zrównać, ponownie wysuwa się naprzód. Jego jasne, mocne, kręcone włosy powiewają na wietrze. Każdy chciałby mieć taką fryzurę jak Pim. Trudno powiedzieć, czy to dlatego, że ludzie zawsze chcą mieć włosy takie jak ktoś inny, czy dlatego, że naprawdę są ładne. Pim tak samo jak ja nie zabrał plecaka. Dba o to, żeby inni przynosili to, czego potrzebuje. Robił tak już w szkole podstawowej. Używał mojego papieru w kratkę i flamastrów Laurensa. Przy osłonie łańcucha kręcą się w kółko jego żelaste kostki, schowane w skarpetkach. Dopiero teraz zauważam, że włożył je na lewą stronę. W gmatwaninie przecinających się nitek nie da się rozpoznać obrazka. Możliwe, że ma na sobie te skarpetki już kilka dni, że włożył je na lewą stronę, żeby nie musieć ich prać. Plecy pima nie zdradzają jego myśli ani uczuć. Nic tylko pedałuje. Być może zbyt pewnie jak na kogoś, kto niewiele ponad pół roku temu stracił brata. Po kilku minutach nie próbuje już za nim nadążyć. Tak czy owak trochę to potrwa, zanim znowu się do siebie dopasujemy. I może to nie jest takie złe. Mamy jeszcze całe lato, a w oddali wyłania się laurens, wybawca, ten, który psuje zabawę. Stoi z rowerem na parkingu mięsnego obok tablicy letnia promocja, mięso na grilla, wszystkie rodzaje, dwa plus jeden gratis. Laurens wyróżnia się wyglądem, szczególnie gdy spojrzy się na niego z pewnej odległości. Szerokie plecy, duży nos, wysoka zawartość wołowiny. Porusza się ociążale i niedbale, jak dziecko, które nie ma ochoty czegoś zrobić i robi to źle, mając nadzieję, że matka i tak je wyręczy. — Czołem! — mówi ma skarpetki z wyhaftowanymi na ściągaczach nazwami dni tygodnia. Na prawej jest dopiero poniedziałek, na lewej już piątek. Wrzuca coraz wyższe biegi, szukając najtwardszego, ciężkiego przełożenia. Pim nie hamuje i Laurens przyspiesza, dołącza do nas z pełną prędkością. Tymczasem i ja dogoniłam Pima, ale po przyłączeniu się Laurensa zmienia się nasze ustawienie. Nie mieścimy się już na wąskiej drodze, nad którą zwieszają się gałęzie. Trzy jest liczbą niepodzielną i ktoś musi dać się wyprzedzić. Pimowi jest wszystko jedno, obok kogo będzie jechał. Najchętniej jeździ sam. To widać, wcześniej też tak było. I dlatego pedałował między nami, dopóki droga była wystarczająco szeroka. Znowu przyspiesza, żeby się wysforować. Laurens jedzie za nim. Ja dołączam z tyłu. Pim po lewej pedałuje na najniższym biegu, Laurens po prawej na najwyższym. Dlatego sprawiają wrażenie, jakby komunikowali się nawet bez słów. Za każdym razem, kiedy Laurens odwraca głowę, żeby spojrzeć na Pima, widzę szramę na jego twarzy, pod nosem, tam gdzie tydzień temu dostał gumą bagażnika, kiedy zostawiłam go w szkole. Rana ładnie się goi. Z jednej strony strupek się oderwał i sterczy mu z twarzy, jak źle umieszczone skrzydełko. Pim przejeżdża przed nami slalomem przez plac zabaw. Luźne płyty stukają pod jego oponami. Próbuje nie najechać na linię gry w klasy. Ja omijam kratkę studzienki ściekowej, która wcześniej służyła za jednowymiarowe więzienie. Pim zatrzymuje się bez hamowania, dobijając przed nim kołem do ceglanego muru szkoły pod zadaszeniem placu zabaw. Szkoła bez uczniów jest tylko budynkiem. W jednym ze skrzydeł mieszkają dwie zakonnice. Kiedyś założyły tę placówkę i dlatego mogą nadal mieszkać na jej terenie. Nie ma już z nich prawie żadnego pożytku poza tym, że podlewają fioletowe kwiaty w donicach na placu zabaw. Kiedy chodziliśmy do tej szkoły, żyła jeszcze trzecia, nadgorliwa siostrzyczka. Przygotowywała kanapki dla dzieci, które zapomniały swoich w domu. Tylko po to, żeby mogła robić coś pożytecznego, każde z nas zostawiało od czasu do czasu swoje kanapki w domu. Nawet Laurens, który był bardzo przywiązany do urozmaiconego drugiego śniadania, które szykowała mu matka, zawsze zaopatrywała go w trzy porcje ciastek. Może z myślą o tym, żeby podzielił się nimi z Pimem i ze mną, ale nigdy tego nie robił. Laurens i ja wykonujemy mniej więcej te same manewry, co Pim, i zatrzymujemy się po obu stronach jego roweru. Przed szerokim oknem od frontu budynku. Za matową szybą znajduje się pusta klasa szóstego rocznika. Meble stoją posegregowane, stoły po lewej, krzesła w stertach po prawej. Rozpoznaję ławkę, która kiedyś była moja, te z uszkodzonym pulpitem, nieco lżejszą niż inne, w bezpiecznym sąsiedztwie przylegającego do niej ciemnego, ciężkiego biurka pani Emmy. Klasa wygląda dokładnie tak jak ostatniego dnia szkoły. Ktoś bardzo się postarał, żeby zamienić ją w parkiet do tańca. To bolesne, bo natychmiast przypomina mi się, w jaki sposób pani Emma powiedziała nam o przyjęciu pożegnalnym. Wyjątkowy przywilej dla trzech muszkieterów, za którymi będę tęsknić. I jak później udało mi się zatruć jej życie. Pim szybko zauważa, że drzwi do sali gimnastycznej nie są zamknięte na klucz. W gruncie rzeczy nic szczególnego w Boffenmir. Przeważnie odstrasza się chuliganów gościnnością. Wchodzimy do budynku szkoły bez skradania się czy wspinania, nie wiedząc, czego tu właściwie szukamy. Laurens przebiega przez salę w podskokach, podciągając wysoko na przemian prawe i lewe kolano, jak podczas lekcji z panem Jorisem, starym, wymagającym człowieczkiem w dresie. Nikt z uczniów nie wierzył, że nauczyciel potrafiłby jeszcze wykonać własne polecenia, dlatego nikt nie próbował osiągnąć oczekiwanej doskonałości. Pim bierze szybki rozbieg, skacze, uderzając w najgrubsze materace stojące pionowo przy ścianie. Przewracają się z głośnym hukiem. Najpierw podłogi dosięga miękki środek, następnie z kilkusekundowym opóźnieniem opadają krawędzie, jak kąciki ust, w wymuszonym uśmiechu. Rozstawiamy najniebezpieczniejsze przyrządy, jakie tylko możemy znaleźć, których pan Joris nigdy nie pozwalał nam używać. Skoki z wyskoczni na trampolinę nad skórzanym kozłem i na następną trampolinę pozwalają nam wykonać salto przed wylądowaniem na grubym, miękkim materacu. — Fajnie. Tor z przeszkodami — mówię. — Nie, to jest fajniejsze niż tor z przeszkodami — mówi Pim. Nagle dzwoni szkolny dzwonek. Ostry i długi dźwięk drzwi z nas. W czasie godzin lekcyjnych oznacza początek piętnastominutowej zabawy — Dzisiaj moglibyśmy bawić się bez końca. Nikt, nawet zakonnica, nas nie nakryje. Pim leży na materacu. Po nieudanej gwieździe znajduje się obok niego. Kciukiem i palcem wskazującym odciąga swoją zapoconą koszulkę i puszcza ją. Powietrze ucieka, kiedy bawełna z powrotem układa się na jego piersi. Lubię kwaśny zapach jego potu. Taki musiał być też zapach wysiłków Jana. Leży na plecach. Mnie też t-shirt klei się do brzucha. Widzę, jak Pim patrzy na wypukłość pod moją koszulką, co samo w sobie nie jest niemiłe, ale przypominam sobie, jak ojciec określił ją dziś rano, piersiątka, nie piersi. I w spojrzeniu Pima dostrzegam nagle, co miał na myśli. Właściwie nadal nie mam prawdziwych piersi. Te są tylko w połowie. Coś między mieć, a nie mieć. Co robimy? Pytam. Spoglądam na Laurensa, ale nie spodziewam się, że odpowie. Muszę wracać do domu, mówi Pim. Jadę do Lir. Co będziesz robił w Lir? Pyta Laurens. Odwiedzę mamę u ciotki. Jak się ma twoja mama? Pytam. Źle. Na to nawet Laurens nie ma odwagi nic powiedzieć. Pim wstaje, bez słowa wychodzi i idzie do roweru. Błyskawicznie odjeżdża, przecinając plac zabaw. Patrzymy za nim z Laurensem aż do momentu, kiedy na wysokości małego klasztoru jego plecy zamieniają się w punkcik i znikają. Nie widać tego po nim, mówi Laurens. Nie, mówię. A co chciałbyś zobaczyć? Tak po prostu, no wiesz. Konstrukcja w sali gimnastycznej, która jeszcze pół godziny temu wydawała się śmiertelnie niebezpieczna. Jest już tylko bałaganem. Przez chwilę, ale wystarczająco długą, patrząc pod pewnym kątem, mogę zajrzeć do rany Laurensa, pod strupek. Zerkam szybko i bacznie, jak w miejscach, gdzie właściwie nie powinno mnie być. Skóra się wygoiła, jest różowa i lśniąca. Przesuwamy kozła pod ścianę, żeby wszystko znowu stało na swoim miejscu. — Ja też wracam do domu — mówi Laurens. Patrzę, jak człapie przez plat zabaw, chwiejnie przekłada nogę nad siodełkiem, odjeżdża. Siedzę na ławeczce, która podwieszona na drabince, dopiero co służyła za zjeżdżalnie. Widzę, jak również Laurens staje się punkcikiem. Obserwuję go tylko dlatego, że żałowałabym, gdyby później odkrył w ten czy w inny sposób, że wodziłam wzrokiem za pimem, a za nim już nie. Kiedy Laurensa w końcu naprawdę już nie ma, Chodzę po przywróconej do stanu pierwotnego sali. Tego południa równie dobrze mogłoby nie być. Masy powietrza nad placem zabaw przewalają się z wściekłością. Wskazówka na zegarze w sali gimnastycznej obraca się niezmordowanie. Ponownie rozlega się szkolny dzwonek. Nie wiem, czy zwiastuje początek czegoś, czy koniec. Trzej muszkieterowie. Latem 1993 roku, na krótko przedtem jak Laurens, Pim i ja powinniśmy przejść z trzeciej grupy przedszkolnej do pierwszej klasy, do wszystkich nauczycieli szkoły podstawowej i do szóstki naszych rodziców wysłano list. Zaplanowano zebranie, na którym wszystkie te osoby miały być obecne. Podczas spotkania dyrektorka Beatrice podzieliła się swoimi przemyśleniami. Jak to możliwe, że w 1988 roku urodziło się tylko troje dzieci? Czy to mroźna zima, gorące lato, czy czarny poniedziałek w październiku poprzedniego roku sprawiły, że włączono bieg wsteczny, że nikt nie dorobił się dzieci? Jej szkółka była najmniejsza w całym kempen. Średnio do klasy chodziło dziesięcioro dzieci. Ta mała skala stanowiła o uroku placówki, ale tu spuściła okulary na nos, żeby było jasne, że nie zniesie sprzeciwu, dla takiej garstki dzieci słońce nie wzejdzie. Jedynym rozwiązaniem była klasa łączona, trzy dodatkowe pulpity na końcu sali lekcyjnej. Nauczycielki prowadziłyby normalne zajęcia, a dla dołączanej grupki przygotowywałyby odpowiedni materiał. Czasem trudniejszy, czasem łatwiejszy niż to, czego można było nauczyć się w klasie, w której dostawiano by trzy ławki. Niezgoda twojego ojca nie była wystarczająco zdecydowana, a rodzice Laurensa i Pima nie mieli żadnego lepszego pomysłu, powiedziała mama sześć lat później. Skończyłam wtedy jedenaście. Zmywałyśmy razem, z rękami w gorących mydlinach zdobywała się czasem na szczerość. Choć najczęściej zaczynała narzekać na sprawy, w których ja siłą rzeczy nie mogłam brać udziału, dlatego pozostawało mi słuchanie. Ze sposobów, w jaki wymawiała słowa, żadnego lepszego pomysłu, wyniośle, a równocześnie niepewnie, wywnioskowałam, że podczas tego zebrania przetłoczyła ją imponująca powierzchowność mamy Laurensa i niejako we własnej obronie postanowiła, że nie może żyć z nią w zgodzie. Być może jej własna matka. Również trzymając ręce zanurzone w zlewie, wyszeptała jej do ucha: Ludzie, z którymi nam po drodze, to zazwyczaj ci sami, którzy strzelają nam potem w plecy. Pimowi, Laurensowi i mnie pomysł klasy łączonej się spodobał. Mieliśmy do wyboru to albo chodzić do innej szkoły i codziennie znacznie dalej dojeżdżać rowerami. Materiał, który dostaliśmy, był łatwiejszy od przerabianego w klasie, do której nas dokoptowano. Słyszeliśmy, jak starsi uczniowie wzdychali, kiedy zadawano pracę domowe, czy trzeba było rozwiązywać testy, i zawsze mieliśmy wrażenie, że czegoś nam oszczędzono. Ponieważ inni dość szybko zaczęli nas nazywać trzema pasożytami, w kolejnym roku Pim wymyślił trzech muszkieterów. Nie do końca wiedzieliśmy, jak mieliśmy to rozumieć, ale slogan jeden za wszystkich wszyscy za jednego, który Pim głośno skandował, biegając po placu zabaw, w wielu sytuacjach pomagał. Zaczęliśmy używać tej nazwy w porę i nie w porę. Gdy pędziliśmy na bramkę, kiedy dostawaliśmy dobre albo złe stopnie na świadectwie, za każdym razem, kiedy otwieraliśmy butelkę Kidibula, aż uwierzyliśmy, że nigdy nie będzie nic ważniejszego niż nasza przyjaźń i że to o nas opowiadają książki do historii. We trójkę graliśmy przeciwko chłopakom z innych roczników. Nie robili z tego problemu, dopóki stałam na bramce i nie strzelałam sobie samobuja. Wygrana z powodu gola samobójczego przeciwnika znaczyła tyle, co przegrana, ale nie była nawet w połowie tak katastrofalna, jak przegrana z dziewczyną. Nie dryblingami odróżniałam się od przeciętnej dziewczyny, ale walecznością i ubiorem. Piątej klasy włącznie nosiłam granatowe dżinsy i starą piłkarską koszulkę jolana albo zielony sweter z myszką miki. Po tym jak porządnie zablokowałam chłopaczka który przy przyspalonym wołał do mnie zdrada byłam zapraszana na przyjęcia urodzinowe nie tylko do laurensa i pima ale i do innych chłopaków pojawiałam się na każdej imprezie aż pewnego razu wywołałam zdziwienie kiedy razem z innymi chciałam sikać na stojąco o akceptacie dziewczyn nie było łatwo musiałam im zawsze najpierw pokazać że chcę być jedną z nich Ustawiały się w tyraliere, pytało o zmieniające się hasło, którego nigdy nie mogłam zgadnąć, kazały mi odpowiadać na trudne pytania albo rozwiązywać zagadkę. I nawet jak mi się udało i przez pozostałe dwie minuty przerwy wolno mi było bawić się z nimi w trzeciaka albo fryzjera, to i tak miałam u nich dług. I trzy duże przerwy później mogły mi ni stąd, ni zowąd skonfiskować mój wafelek. Uważałam, że młodsze dziewczyny mnie nie rozumieją. Nie powodowało to jednak, że byłam w stanie zrozumieć, dlaczego starsze mówiły mi, że nie mogę z nimi rozmawiać. Bycie Spice Girl to zajęcie wymagające precyzji. Nagle dziewczynom zaczynały się podobać zupełnie inne rzeczy niż do tej pory, liczyły się niuanse gumka do włosów musiała pasować do sznurówek albo właśnie nie. Jimmy's Get Ready był najprzystojniejszym chłopakiem albo wręcz przeciwnie. W tornistrze musiałaś mieć lalki Poli Pocket albo wszystko, tylko nie to. W porównaniu z chłopakami, dorastające dziewczyny miały znacznie więcej stadiów pośrednich. Początkowo myślałam, że na trwałej przyjaźni z Laurensem i Pimem jedynie zyskuje, ale kiedy dziewczyny zaczęły ramię w ramię paradować po placu zabaw, mogłam tylko iść za nimi, nie obok nich. Patrzyłam na długie końskie ogony które muskały to jedno, to drugie ramię, na palce bez brudu za na wąskie uda pod spódniczkami. Wiedziałam. Te dziewczyny całe swoje życie zadawały się z dziewczynami. Są świetnie oszlifowane. Ja nie. Mój szpic jest tępy. Dziesiąta zero kiedy dziewięć lat temu zamieszkałam w Brukseli, wszyscy Arabowie w średnim wieku wydawali się do siebie podobni. Dzisiaj na autostradzie prowadzącej w kierunku wsi, w której dorastałam, każdy biały mężczyzna za kierownicą jest podobny do mojego ojca. Nie musiałam koniecznie mieszkać w stolicy, chciałam, żeby to było miasto, którego nie znam. Wszędzie, gdzie dotąd bywałam, dokuczała mi ta sama przypadłość patrzenie na siebie z góry. Centra handlowe, domy towarowe, biblioteki, z lotu ptaka wszystkie stawały się podobnymi przestrzeniami, w których ja, kasztanowy czubek głowy, ocierałam się o tysiące osobników, nie trafiając na nich. Koniec końców, po przyjeździe do miasta, zaczęłam studiować architekturę, właśnie po to, żeby coś, co od dawna postrzegałam jako swoją słabość, móc wykorzystać jako siłę. Zamieszkałam w akademiku z samymi dziewczynami. Miałyśmy wspólną kuchnię i łazienkę. Przez pierwsze miesiące wszystko dobrze się układało. Co wtorek gotowałam dla innych makaron. Nie opowiadałyśmy sobie nawzajem, skąd pochodzimy, do jakiej szkoły średniej uczęszczałyśmy, jakie zawody wykonywali nasi rodzice. To nie miało znaczenia. Liczyło się, że tam siedziałyśmy razem wokół stołu z makaronem w kącikach chust. Nie opuszczałam żadnych zajęć. Po ostatnich zawsze szłam prosto do domu. Kiedy w weekendy moje współlokatorki wracały z brudami do rodzinnego domu, ja nie przerywałam studiowania i sprzątałam wspólne pomieszczenia. Osiągałam najlepsze wyniki, miałam wrażenie, że z każdym moim projektem, z każdą makietą coś staje się możliwe. Ale to się zmieniło. We wtorki coraz mniej się jadło na wspólnych posiłkach, ludzie się nie zjawiali, nie zapowiadając wcześniej, że ich nie będzie. Woleli spędzać czas z przyjaciółmi, którzy studiowali to samo, medycynę, prawo, komunikację. Chodzili do kawiarni, do fuse. Zrozumiałam, że początkowo nie dopytywałyśmy się nawzajem o to, skąd jesteśmy, nie dlatego, że chciałyśmy sobie dać szansę na nowy początek, ale dlatego, że nie było warto. Nasz kontakt miał jedynie pomóc przetrwać okres przejściowy. Cięłam coraz więcej kartonu na ścianki działowe. Opracowywałam szczegółowe plany, studiowałam materiały, ale już nie wiedziałam, co dzięki temu stawało się możliwe, tylko do czego odciniałam sobie drogę, nadając czemuś ostateczny kształt. Jedyną rzeczą, która pod koniec roku akademickiego sprawiała mi jeszcze przyjemność, było wyszukiwanie przez internet figurek w odpowiedniej skali do moich makiet. Szukałam ludzików w różnych pozycjach idących, siedzących, pływających, skaczących. Gawędzących, pochylających się, jadących na rowerach, drzewek, samolocików, rowerków, schodków, krzesełek, parasoleczek, choineczek. Nie były tanie, przeznaczałam na nieznaczącą część swojego stypendium. Niektóre przypominały mi Tesie albo Jolana. Tych nie umieszczałam w swoich modelach, lecz kładłam je na nocnej szafce. Kiedy moje makiety stały w auli wśród innych, rozpoznawano je właśnie po pokaźnej liczbie miniaturowych ludzików ustawionych grupkami. Dopiero kiedy na drugim roku usłyszałam, jak jeden z nauczycieli zwrócił na to uwagę swojemu koledze, zrozumiałam, o co chodzi. Dlaczego ja sama nigdy nie zostanę poproszona, żebym też wybrała się do FIUS? A jednak potrwało to jeszcze parę tygodni, zanim przestałam pucować wspólne pomieszczenia i kolejne trzy miesiące, zanim się wyprowadziłam. W Brukseli nie było tak zimno jak tutaj. Padał drobny deszczyk, lekki jak piórko, wyhamowywał kilka centymetrów nad ziemią i tworzył długo utrzymującą się gęstą mgłę. Tutaj rozległych krajobrazów nie przykrywa mgła. Jest niemal mroźnie. Nie przywiozłam żadnej anegdoty o Janie. Nie wysłałam Pimowi ani jednego zdjęcia, niczego nie zamieściłam na Facebooku. Chociaż znam Pima może lepiej niż oni wszyscy razem wzięci. Każdy będzie puszczał tę samą zdartą płytę, że niewiele brakowało, a zdążyłby się urodzić w Boże Narodzenie, że był leworęczny i niezwykle nieśmiały, umiał się obchodzić z krowami. Wcześniej, kiedy Jan jeszcze żył, on i Pim każdego lata dostawali od matki jednorazowe aparaty fotograficzne. Na początku jesieni z zakładu fotograficznego wracały klisze z dwoma kompletami odbitek. Wtedy następował rytuał. W trakcie którego wysuwaliśmy roszczenia do wspomnień. Pim rozkładał wszystkie zdjęcia na stole kuchennym, nalewaliśmy sobie river Cole i jedliśmy kwaśne tasiemki. Matka Pima za wszystko płaciła, dlatego jej syn i tak dostawał jeden egzemplarz każdego zdjęcia. Lawrence i ja musieliśmy dzielić między siebie resztę. Na zmianę wybieraliśmy po jednym. Zawsze było bardzo mało zdjęć, na których byliśmy wszyscy troje. Robił je przypadkowy przechodzień albo rodzice Pima. Początkowo walczyliśmy o zdjęcia grupowe, ale im byliśmy starsi, tym cenniejsze stawały się zdjęcia, na których przede wszystkim sami dobrze wyszliśmy. Kiedy zabierałam jedno z udanych zdjęć Laurensa, mogłam poznać po jego wzruszeniu ramion, że mu się to nie podobało. Między zdjęciami na stole kuchennym zawsze znalazło się kilka zrobionych w letnie dni. Kiedy akurat nie było nas w gospodarstwie, na których znajdował się na przykład tylko Jan, ze szczotką albo widłami w ręku, albo źle wykadrowana wspólna fotografia Pima i Jana, trzymających aparat przed sobą, albo fotka Pima, Jana i ich matki z osobliwej wycieczki do Plankedel. Tych zdjęć ani Laurens ani ja nie braliśmy do ręki. Laurens nie chciał mieć z nimi nic wspólnego, ja się obawiałam, że nie mam do nich prawa. Po wypadku Jana, matka Pima nie kupowała już aparatów. W jej spojrzeniu widziałam oczekiwanie, że Jan jeszcze wróci. Przejdzie się po posiadłości i jak każdego ranka zajmie się szczotkowaniem krów w oborach. Dlatego do jego powrotu nie należało niczego uwieczniać. W przeciwnym razie coś by się nie zgadzało na odbitkach, reprezentacjach czasu, kiedy był jeszcze martwy. Pod koniec pierwszych letnich wakacji. Które spędziłam w opustoszałym akademiku w Brukseli, najbardziej żałowałam, że nie było już zdjęć porozkładanych gdzieś na stole. Rozumiałam, że kiedy tylko zacznie się spędzać czas w pojedynkę, zostaje mniej momentów, które by się do czegoś nadawały. 8 lipca 2002 Zapytasz, czy możemy rozstawić basen? Też musisz chcieć, wtedy będzie większa szansa, że nam pozwolą, mówi też je. Wokół ust ma bliznę. Właściwie jej usta są blizną. W wieku trzech lat w ciepły letni wieczór próbowała dogonić mnie i Jolana na swoim rowerku biegowym. Pędziła bulks stech za naszymi rowerami, ubrana jedynie w kostium kąpielowy. W przednie kółko uderzył kamień i je zablokował. Przeleciała przez kierownicę, zamortyzowała upadek twarzą usta posłużyły za klocki hamulcowe zwisały z jej twarzy kołysząc się na paseczku skóry jak zawsze w przypadku takich wydarzeń twierdzi się że mama i tata właśnie tego wieczoru mieli zamiar gdzieś wyjść jakby istniały chwile kiedy dramaty prezentują się lepiej włożyli nowe ubrania Ane, opiekunki do dzieci jeszcze nie było sąsiad ojciec anę przyniósł też się do domu z krawatem obwiązanym wokół jej brody żeby wszystko zostało na swoim miejscu. Buzia też się została zszyta na ostrym dyżurze. Ponieważ chirurżka plastyczna sama musiała iść na przyjęcie, tak twierdziła mama, pracowała pośpiesznie i dolna warka wyszła jej krzywo. Jednak nie na tyle krzywo, żeby było widać kiedy się o tym nie wie. Też je siedzi wyprostowana, potrząsa śnieżną kulą ze swojej nocnej szafki, kładzie się z powrotem i czeka. Aż wszystkie brokatowe drobinki opadną. Śnieżna kula to jej funkcja drzemki. Każdego ranka kończy swój sen określoną liczbą burz śnieżnych. Już godzinę siedzę w pomieszczeniu gospodarczym przy kuchni, na krześle, na którym najczęściej siedzi mama. Widzę, jak po prawej stronie z tyłu ogrodu Joland zaczyna odkopywać żółwia błotnego. Jest pochmurno, ale upał nie odpuszcza, o czym świadczy pot perlący się na jego plecach. Jolan ma na sobie czarne dżinsy, które, tak jak ojciec, trzyma w szafie na osobnej półce z ubraniami na weekend. Duże fluorescencyjne rękawice nadają jego skórze blady odcień. Ojciec pochował żółwia błotnego zimą trzy lata temu między komórką na rowery a kurnikiem pod wiśnią. Twierdził, że zostanie z niego piękny szkielet – collector's item – i położył na wierzchu jeden z pustaków, które zostały po wymurowaniu ścianki w łazience. Teraz musicie poczekać sześć lat, zanim go odkopiecie. Im częściej będziecie o niego pytać, tym dłużej to potrwa. Najpierw wyglądaliśmy z utęsknieniem momentu, kiedy robaki i owady zakończą swoje wołające o pomstę do nieba zadanko. Na przekopanej ziemi znowu wyrosła trawa. Za każdym razem, kiedy mijaliśmy wiśnie, zatrzymywaliśmy się na chwilę przy pustaku, pod którym szkielet był po troszeczku ogryzany. Ale im dłużej czekaliśmy, tym bardziej byliśmy cierpliwi. Przez ostatnie miesiące ani razu nie pomyślałam o tym, w jakim stanie znajduje się żółw tam pod ziemią. Jolan być może też o tym nie myślał, aż do tamtego poranka. Trudno wyjaśnić, skąd wziął się nagle jego zapał do działania. Kiedy wstałam, miał już założone rękawice ojca i trzymał w dłoni łopatę. Ewa, idziesz z nami? zapytał podniecony. Dzisiaj jest idealny dzień na wykopki. Wszedł jeszcze do kuchni ze szpadlem, żeby zrobić sobie kanapkę. Nie dało się bez zdejmowania rękawic, więc powierzył to zadanie też je. Wrócił do ogrodu, ciągnąc za sobą przez cały dom ślad piasku. Też je goniła za nim z chlebem. Bardzo chciała mnie zastąpić, ale Jolan ją odesłał. Wykopaliska nie są dla dziewczynek, zawołał. Przecież Ewa też jest dziewczynką? Żeby uniknąć odpowiedzi, Jolan wepchnął sobie całą kanapkę do buzi. Też je rozpoczęła własne wykopaliska w przypadkowym miejscu, w drugim końcu ogrodu, więc Jolan i tak musiał się z nią dzielić swoimi narzędziami. Przyglądam się obojgu z argusową nieufnością. Kopią kto szybciej. Obok dołu Jolana szybko wyrasta góra piachu. Trzonek szpadla też je jest grubszy od przegubu jej dłoni. Też je co chwila zaczyna kopać w innym miejscu. Wszędzie zostawiając krecie kopczyki. Mogłabym wstać, wyjść do ogrodu, żeby wesprzeć Jolana, albo pomóc też jej odrobić dystans. Nikt by mi nie przeszkodził. A przecież szkoda by było odkopać szkielet bez Laurensa i pima. Szkoda, by było przygody. Wstaję, biorę szklankę wody i siadam z powrotem. Ta nuda sięga głębiej niż kiedykolwiek. Nie jestem już jednym ciałem, lecz składam się z grupy osób, z których każda pobiegła w inną stronę, a stół nie pomaga. Za jego sprawą krzesło ma służyć wyższym celom, nie tylko siedzeniu. Mogłabym przesunąć się do tyłu, na środek pokoju, żeby nie wyglądać jak ktoś, kto musi podjąć decyzję. Ale usiąść na krześle, na środku pokoju, można tylko w swoje urodziny, kiedy inni dla ciebie śpiewają. Gdyby tak ktoś miał urodziny. Kładę ręce przed sobą na blacie stołu. Z salonu dochodzi wzdychanie. Mogę sobie wyobrazić ze szczegółami następujący obraz. Mama siedzi na fotelu, na stole w salonie stoi kuchenny minutnik w kształcie gruszki, który kupiliśmy na jej czterdzieste urodziny. Mama rozpakowała go wtedy, położyła na swojej dłoni i powiedziała oburzona, na tego rodzaju prezenty wymyślono Dzień Matki. Minutnika używa jedynie do własnych potrzeb. Nastawia go na maksymalnie 55 minut, kładzie się w fotelu i za każdym razem, kiedy po pół godzinie wstaje, na przykład żeby się wysikać, z powrotem przekręca go na maksimum. Liczy się tylko nieprzerwany sen. Tuż przede mną na tarasie śpi też na nóg nasza haski. Mama przywiązała ją na smyczy do nogi ogrodowego stołu. Zwierzę utkało ze smyczy prawdziwą sieć i nie wie, jak ją rozplątać. Leży z łubem na przednich łapach. Czasem wydaje z siebie westchnienie, wzbijając w powietrze piasek wokół nozdrzy. Od kiedy ktoś w klasie Jolana oddawał za darmo patyczaki, mamy też zwierzęta, które na noc mogą zostać w domu. Terrarium stoi w rogu salonu. Na początku coś im dolegało, ale po wyrzuceniu spokoju lampy owadobójczej mają się lepiej. Patyczaki z jakiegoś powodu przywodzą mi na myśl matkę. Nie płaczemy z powodu ich śmierci. Stwierdzenie ich zgonu rozciąga się zwykle na kilka dni. Trzeba się do tego zabrać od końca, wykluczyć wszystko, co wskazuje na życie, aż zostanie się tylko przeciwieństwo. Kiedy patyczaki umrą, wysychają. Nie stają się maleńkimi zwłokami, lecz zwiniętymi listkami. Dopóki trwa powolny pochód jesieni, nikt nie robi z tego dramatu. Wstaję i idę do ogrodu. Z każdym krokiem dwa druty wwiercają się w dolną część mojego kręgosłupa. Siadam na odwróconym wiadrze niedaleko stanowiska archeologicznego Jolana. Tam skąd nie mogę zajrzeć za krawędź dołu? Jest już głęboki, o czym świadczy wielka góra wydobytego piachu.